Hey there. So, you're one of us, aren't you? Mind if I ask you a few questions? Question one. When you travel, you usually... Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w pierwszym odcinku z Road 96. No 69, guys. No i wracając, witam was w pierwszym odcinku gry Road 96. Tytuł powstał niedawno, była premiera 16 sierpnia, dlatego uznałem, że nagram dla was ten tytuł. Udało mi się go zdobyć i wracając, czym jest to Road 96? Akcja się dzieje w fikcyjnym świecie w roku 1996, dwa miesiące przed wyborami, gdzie, oczywiście w fikcyjnym państwie, w Petri, w autorytarnym państwie, gdzie rolę sprawuje Trajak, czyli autorytarny prezydent. I ogólnie w grze bierzemy udział jako postać nastolatki, która próbuje z tego państwa uciec przez granicę. Czy jaki jest powód? No cóż, okazuje się, że prezydent autorytarny ma... jego pozycja jest zagrożona przez to, że po prostu nastolatkowie mogą zagłosować przeciwko niemu, bo wiedzą, jaka jest sytuacja w kraju. Dlatego nastolatkowie masowo uciekają z tego... masowo uciekają z zagranicy, aby przeżyć. Gdyż to jest jako tak naprawdę jedyna możliwość, żeby przeżyć. Czyli uciec z tego państwa za granicę. No, ale niektórzy jednak stawiają opór, drudzy starają się głosować i my postaramy się stworzyć własne zakończenia w tym świecie i zmienić losy nie tylko nasze, tam różnych bohaterów, ale też i świata. I teraz było pierwsze pytanie. Zapytała się, hello, że jestem jednym z nich i czy może mi zadać pytanie jasne i zazwyczaj z kim podróżuję? Sam, z przyjaciółmi czy z rodziną? Oczywiście, że z przyjaciółmi. Kidding. Aha, bardzo śmieszne. When you're traveling, do you follow the itinerary or are you more spontaneous? Jestem przy wyborze tam miejsc i tak dalej zazwyczaj spontaniczny, także more spontaneous. And what about politics? What would you do if you disagreed with our country's government? I to jest też pytanie najważniejsze, czyli czyli że decyzje też nasze na to wpłyną, czyli jeśli się nie zgadzam z władzą w swoim państwie, to co bym zrobił? I to jest tak, oczywiście być rebeliantem, rebel as much as I can, czyli tam być rebeliantem, prowadzić jakieś działania i tak dalej. Zaczął myśleć nad życiem poza granicami, czy zacząć głosować, sprawić, by były zmiany? Czy nic, żadne z tych. Oczywiście zagłosowałbym. Right on. Oh, one last question. Oczywiście, może zapytać. When you watch a movie, you do so to... I teraz, no, co bym zrobił, co zazwyczaj robię, gdy oglądam film? Uczę się i odkrywam. But you might also watch a movie to... I oglądam po to, aby coś poczuć. Thanks, good to know. And I guess you're like the other runaway teens, trying to flee Petria. Tak. It's really dangerous to cross the border. You have to be careful with the people you meet on the way. Believe me. Don't go fainting on me. But each decision could shape your destiny and Petria's too. No i czy... Okay, I guess it's time for you to hit the road. Czyli cała ta walka... I hope you're ready. Jestem gotowy. I cała ta walka o wolność, ucieczka z jako kolejne z nastolatków. No i widzę, że zaczynamy jako nastolatek w czapce, chłopak. I zaczynamy naszą przygodę. Oczywiście mógłbym wyciszyć muzykę, ale patrząc na to, że i tak nie zarabiam, to muzyka zostanie dla klimatu. I tak wątpię, że będę na tym kanale zarabiał, bo mi się nie chce w ten sposób, ale w ogóle właśnie gdzieś czytałem, że to cała Petria i to miejsce trochę przypomina dzisiejsze czasy, bo w niektórych państwach tak jest, ale też troszeczkę taką Amerykę. No jest, 1996. I'm here at our nation's border under National Mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. If you don't remember, hundreds died that day when a brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain, triggering its peak to collapse. In 2 months, on the same day as the nation's election, in the same spot where I'm standing, the 10-year commemoration honoring the victims will take place. Give us all your darn money, bitch! Yeah, all your darn money! Robbery in progress. All cars in the area, respond immediately. Unit 2 here, on my way. Over. President Tyrak, the man who built the border wall behind me, protecting our nation, will be there.
protecting our nation. Ha! This event promises to be a solemn moment and a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh, total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story as it unfolds. This has been GNN Sonia Sanchez reporting live. Jest, droga 96. Jesteśmy 1748 mil od granicy. Cóż, w ogóle zapomniałem powiedzieć, gra jest przygodówką, jest podobna do Life is Strange, jest proceduralnie generowana, czyli każdy może inaczej zacząć, inaczej skończyć podróż. I może ona trwać. Oczywiście nie będziemy grać jednym bohaterem, na start będziemy grać sobą, można tak to powiedzieć, sobą, a później będziemy grać kolejnymi bohaterami, którzy są poszukiwani. No i zaczynamy. Widzę, że w ciężarówce. Teenage Day is back. No siema. I spotykamy Alexa jako pierwszego. Super. Alex, small handmade computer, yo. Dzięki za podwiezienie. No, spoko. Tak, rozumiem. W ogóle czekajcie, sobie podgłośnię trochę. Troszeczkę głosy, podgłośnie, troszeczkę SFX, troszeczkę ambient, muzykę też troszeczkę, tak o. Co się stało? A, rozumiem. Alright, czyli że chcesz, żebym z nim pogadał, okej. Masz jakieś tip, jak uciec przez granicę? Tam jak przeżyć na drodze? Be careful with what you eat. Try to avoid rotting food. Jasne, się zrobi. You know, beggars can't always be choosers and all that. Mhm. Jeśli Flores wygra, wszyscy będziemy jeść lepiej. True, true. Dang. I think that's ex-mom. Twoja ex-mama? Yeah. She adopted me when I was four. Then treated me real well. But homie needed to make a change. Brzmi trochę skomplikowanie. Yeah, my life's real complicated. Rozumiem. Mogę zapytać, co ona zrobiła? She told me my bio parents were brigades. She knew that, but she never said nothing for 10 years. That's so messed up of her. Remind me about the brigades. Maybe she had her. Może miała swoje powody. Like what, dog? Na przykład, że prawda mogłaby zaboleć? It did, but she made it hurt worse. So, that's why she's ex-mom. And that's why I ran away, and I'm on the road. Alex? 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 Oh, her name was Connie. Okay, mamy... Tape, okay. Please. Mogę okraść go, ale tego nie zrobię, ja nie jestem taki. Ona naprawdę chce pogadać. Yeah? Check the scanner at your feet. Dobra. Alex, come in. Alex, I need your help. Right there, dog. What you want, ex-mom? Oh, thank God. Baby, we got a call. The bank near our home's being robbed. I know things aren't great between us right now, but I need you to do your thing and access his cameras and tell me what you see. Twoja mama jest policjantką. Kurczę, nie ma... Oczywiście są tutaj też abilities. Umiejętności, które zdobywamy w trakcie podróży i które później przechodzą na naszych kolejne postacie. Mamy tutaj tak picklock, czyli że możemy wytrychem otworzyć. Szczęśliwa gwiazda, czyli mamy jakby zwiększoną szczęście. Mądrość. Government pass, czyli rządową kartę dostępu. Omen vitality, czyli więcej energii i hakowanie. Wszystko to zdobędziemy w trakcie podróży, także no. Każda nasza postać będzie miała albo łatwiejszego, albo utrudnionego rana. Zależy też, jaką wybierzemy. Mógłbym powiedzieć, że jego mama jest policjantką, a że mogę zadać takie pytanie, ale ponieważ nie jesteśmy cleverness, to musimy powiedzieć, że powinieneś to zrobić, Alex. Więc mogę pomóc? I'm gifted, but I can't do everything. You gotta get in the back. Yeah, homie.
I'm in the intel game. Big Brother is watching us, so I'm watching Big Brother. Co powinienem teraz zrobić? Antennas to make the image clear and tell me what you see. Ex-mom, give us a sec. I'm driving and homie is in the back. You're what? Yo, chill. Dobra. Dobra, czyli gdzieś na środku jeszcze powinienem to przekręcić. Okej. Okay. Widzę dwóch, no, złodziei. Dobra, to już patrzę. Czy jest coś, co tutaj hostages? Dobra. Żadnych hostages. No, czyli przetrzymywanych osób. Nie ma żadnych przetrzymywanych osób, wszyscy są bezpieczni. Dobra, mamy. Teraz trzecia antena. Okej. Okay. I wygląda na to, że są idiotami. Not these guys again. Okay, I'll relay all of this. Dobra. Thank you, baby. Homie, I'm a bit tongue-tied with Ex-Ma. Got any advice? Powiedz jej, że niedługo znowu do niej zadzwonisz. Look, I'll call you soon, okay? Okay, baby. Sounds good. Alex. Yeah? You know I love you, right? Aww. Yeah. I know. Bye, Ex-Mom. Sorry you had to see that dog. I tam, mi to tam nie przeszkadza. Może powinieneś jej dać kolejną szansę. Yeah. I could. When I know more about my bio parents. Life, it's complicated. Especially when you're 14 and a genius. I guess you're right. Anyway, thanks for helping me and Ex-Ma back there. Jasne, było zabawnie. Look at us, man. Two fly homies on the road of life. Dzięki za podwózkę. No problem, man. You would have done the same for me. Zostaw mnie gdziekolwiek chcesz. Cool. Czy tam, żeby podwieź mnie gdziekolwiek chcesz. No to cóż. Pierwsze kilometry za nami. No, kurczę, trochę nas podwiózł. Ile? W ogóle teraz będzie się 12 czerwca, dobra. Zaczynamy 11 czerwca przed wyborami jeszcze tam prawie 3 miesiące. No i co, przejechaliśmy dużo, 600 może. Mamy bardzo mało energii, także widzę, że trzeba będzie się przespać. Dzięki, Alex. No i proszę, zaczynamy naszą przygodę oficjalnie. Pachnie jak nastoletni duch. Tam śmierdzi. Nie bardziej pachnie. Dobra, no to co? Zaczynamy. Idź głosować. Pytanie, czy ja mogę to zmienić, napisać, że coś innego na przykład. Nie, nie mogę. A mogę tam przejść? Nie, nie mogę. Oj, tutaj mamy. A, zapomniałem, tutaj możemy różne rzeczy zrobić. I mamy tutaj różne rzeczy, mamy tak. Są poszukiwane dzieci i zadzwonić na numer. Tutaj, że... If you have any information regarding the Brigade Radio... Oczywiście jest jeszcze brygada... Oczywiście tutaj jest, że możemy zadzwonić i dostać nagrodę, jeśli... powiemy, gdzie się znajduje radiotransmitter brygady. I oczywiście możemy wandalizować, albo możemy nie wandalizować i tak zostawić. Ja mogę, wiecie co, ja mogę to zrobić. Ale to zrobię tylko raz jako ten dzieciak. I trzeba pamiętać o tym, że nasze wybory mają znaczenie. Dacen. Ale fajny kotek. Będziesz głosować? Na pewno. You know, that's another reason Tyrak sends you teens, you know where. No wiem. So that your vote can't be heard. Mhm.
Masz jakieś wskazówki na drogę? Spread the love, kid. What goes around comes around. Jasne. O, mogę kotkę pogłaskać. Lubię pieski, ale kotki też. Dobra. Mogę tutaj... Nie. Fajna muzyka. Le. Look, just give me the money and I won't call the cops. O. A guy got stabbed here 2 days ago and they never came. 4166. Czekaj, podgłośnię muzykę, bo fajna jest. Muzyka jest zarąbista w tej grze. Dobra, ja tam pójdę, bo widzę, że tam coś się dzieje. Dobry, dobry, przyszedłem, bo tu słyszałem, że coś się dzieje. Poznaj Zoe, dobra. Co się tutaj dzieje? I don't need your money, man. Masz dowody? Who are you? Her attorney? No, I don't have proof. She turned off my security camera. She's a criminal mastermind. Kryminalnym mózgiem. You teens, I don't need the hassle. I'm out of here. You didn't have to do that, you know. I was handling it. Wiem, że... wiem, że dawałaś sobie radę. Well, thanks, I guess. Anyway, welcome to the Night Skies Campground. If you like crappy trailers, this place is the best. Ja lubię podniszczone kempingowce. Gdzie mogę pospać za darmo? Thanks. No sweat. Hey, don't become roadkill out there, okay? Jasne. Widzę, że mamy Florę Sten. Nie będę je wandalizował, bo to chodzi o to, żeby na nią głosowano. I kod. Mamy kodzik. Zobaczmy, czy działa. O, panie. I co my tu mamy? Mamy czyjś pokój? Pieniądze. Jasne, że wezmę. To była jedyna akcja taka, ale to tylko dlatego, bo lubię wziąć pieniądze. Dobra, nie widziała, co ja robię. Uff, dobra. This is 191.9, the voice of the brigades. This is your papa baby here. Papa baby. With the upcoming fraud of an election, more and more countries are calling for the resignation of Tyrant. I mean, Tyrak. Tyrant. But will he step down? Of course not. Which is why, dear listeners, we must resist this man and his government as much as we can. And now, here's a tune from a fresh new band. Remember, Papa baby loves you. You left the radio outside, Denny. Turn it off before you get us arrested. Dobra, spokojnie. To też. Będziemy troszeczkę się bawić tutaj w takie rzeczy. Śmietnik? Nie, śmietnik. Jestem tutaj nowy. Welcome to paradise. You got any money? Nie. Oh well, hope you reach the border and all that. Dzięki, stary. Wolę nie mówić. Boję się, że to się źle skończy dla mnie. Dobra, sorry za lagiel, po prostu to miejsce widzę, że strasznie ma to do siebie, że laguje. You look lost. Mi lost. If you want to run a trailer, go up the stairs to my right. And talk to the owner. Spoko. Otherwise, find the dancing guy. There's cardboard near him. Spoko. Thanks. Dzięki. Ja wiem, gdzie on jest, tylko ja się rozglądam, ale widzę, że tu już chyba więcej nic nie znajdę, dlatego pójdę pospać. Feel free to join if you can hang. Mogę z tobą potańczyć? No one can really dance with me. I'm on another level. Dobra, tam dawaj.
See what I mean about not being able to dance with me? Właśnie widzę. Gdzie mogę pospać za darmo? Okej, okay, warto wiedzieć. Wiesz, gdzie mogę pospać? Dobra. Nie chcę jeszcze pospać. Na razie to ja chcę zobaczyć, czy ja coś tutaj znajdę. Na stołach przynajmniej. Tam coś jest, widzę. Kątem oka zauważyłem. A, kartka. O kurde, $5. Bardzo mi się to przyda. Dojadę na spokojnie autobusami wtedy. Pośpimy na kartonie. Piękne są te gwiazdy. Czyż nie, widzowie? No i proszę, energia odładowana. Hej, 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 wake up. Come hang out with me. Dobra, w takim razie. Tylko budzisz mnie, strasznie wcześnie ci powiem. Up here. Idę. Come here. Sit with me. Jasne. You don't have any marshmallows, do you? Sorry, I ask everyone that. Poczko. Anyway, it's nice to have. Poczko, pozwól, że muzykę troszeczkę wyciszę. Someone normal around here. Jak tutaj skończyłaś? I left home at the start of the summer. I wanted to get out of Petria, like you, I think. My dad thinks I'm on a big road trip. Poszukałeś ojca? Nie fajnie. I'm never going back home again. A. Widziałeś już granicę? A lot of times, actually. It's scary there, with all the security. I traveled there with my father. Zaczynam myśleć, że Tyrek to tak naprawdę Trump, który udał, tylko że to jest alternatywna rzeczywistość i nazywa się Tyrek i udało mu się zbudować wall, ścianę. Co twój tata robi? He works for the government. No big deal. Jasne. Myślisz, że ci się uda przejść? Że ci się uda? I don't know. Only about 1% of us do, or so I hear. 1%. And you know what happens to the rest. The pits, or worse. No to nie ciekawie. Yeah, I know. Well, tak wiem. Enough about all that. Hey, why don't we play a little music? Jasne. Mogę pograć. Tylko nie spodziewaj się, że będę miał. Let's play Bella Ciao. I used to play this all the time. Dobra. You know. Don't be scared, man. Give it a shot. That's not. Not bad. Not bad. Okay, now let's try it with the music. Widzę, że chyba. Będę musiał troszeczkę zwiększyć czułość myszy. A to cię dobrym pomysłem. I should be recording this. Okay, faster. Dawaj. Nice to hear that. Mówi serio? I think he is this time, but don't sweat it. I was gonna leave anyway. But I'm just sorry for you. Chcesz ze mną się wybrać? That's sweet, but I think I need to travel on my own. It's important to me, you know?
Rozumiem to totalnie. Thanks for understanding. Sprawy. Well, we should probably start packing, huh? Prawda. Good luck out there. Oh, this is for you. To remember this moment. Alex the Hacker. Dzięki. Mogę zanieść albo taksówkę, albo pójść na piechotę, albo wziąć busa. Jasne, busa. Będzie ciekawie na trasie. Ach, ciekawe, kogo ja spotkam na trasie. Pewno ciekawie będzie.